przestępstwem to 7 grzechów głównych. Nastąpi etap procedury open season, czyli takiego zbierania ofert na kupno gazu. Jeżeli będą kupcy na ten gaz, to możemy wbijać łopaty w ziemię i budować naszą alternatywę dla dostaw gazu nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Na razie w grze są Tuńczycy, Norwegowie i Polacy. Kto jeszcze mógłby skorzystać? Mogą skorzystać Szwedzi, którzy także mogliby tą drogą starszych oficerów oraz wysokich rangą przedstawicieli władz Serii zostało objętych sankcjami. Zdanie Europy ponoszą oni odpowiedzialność za represje w Syrii lub mają powiązania z reżimem w Damaszku. Decyzję ogłosiła Rada Unii, w której reprezentowane są rządy krajów członkowskich. Rosja znów przesłała na Ukrainę nieuzgodniony z władzami w Kijowie i organizacjami międzynarodowymi konwój z pomocą dla mieszkańców częściowo opanowanego przez separatystów Donbasu. To, jak informuje Straż Graniczna, 46 ciężarów, które były wypełnione artykułami spożywczymi i medycznymi oraz sprzętem przeciwpożarowym. Informacje kulturalne. Filip Kakusz, zapraszam. Krótkometrażowy film dokumentalny więzień Zofii Kowalewskiej znalazł się na tegorocznej shortliście do Oscara. To oznacza, że film może znaleźć się wśród 5 pozycji nominowanych w swojej kategorii. Kwalifikację oscarową zapełnił więziom Srebrny Smok, który trafił do twórców w czerwcu podczas 56. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Jury uznało dokument za wzruszającą i precyzyjnie zrealizowaną refleksję na temat miłości, przywiązania i przebaczenia. Serial Sherlock z Benedictem Cumberbatchem wróci na ekrany 1 stycznia. Datę brytyjskiej premiery 4. sezonu podała telewizja BBC. Pierwszy odcinek ma być luźno oparty na opowiadaniu Artura Conan Doyle'a Sześć powierzchni Napoleona. Przedstawienia, spotkania i koncerty składają się na program tegorocznego Grechuta Festiwalu w Krakowie. Impreza rozpoczęła się wczoraj i potrwa do niedzieli. Wokół rynku głównego przejdzie korowód utworzony przez fanów zmarłego 10 lat temu artysty, a na niedzielny finał spektakl muzyczny z największymi przebojami Marka Grechuty. Mariko Szumburidze i Seiji Okamoto zagrają dziś i jutro w Olsztynie. Laureaci pierwszej i drugiej nagrody tegorocznego międzynarodowego konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego wystąpią z muzykami z Harmonii Warmińsko-Mazurskiej. Orkiestrę symfoniczną poprowadzi Piotr Słukowski. Ile polski widz teatralny jest w stanie zapłacić za bilet do teatru? Jaka jest cena zaborowa? Kto w Polsce chodzi do teatru? Na te pytania próbuje odpowiedzieć Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury, sieć badawcza. Na zlecenie Instytutu Teatralnego przebadała widzów, którzy stanęli w kolejkach po tańsze bilety z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Publicznego w Polsce. O wnioskach z raportu Publiczność 2016 Patrycja Banat. Na potrzeby raportu przebadano prawie 1500 widzów 76 polskich teatrów z 29 miast. Z tych badań wynika, że w kulturze uczestniczą głównie ci, którzy mają wyższe wykształcenie, mówi autorka raportu profesor Barbara Fatyka. Właśnie nie pieniądze, jakieś osobiste usta, tylko wykształcenie. Znaczenie ma też płeć. W kolejkach pod teatralne bilety stanęły głównie kobiety. Przeciętny widz budżet ma niestety raczej niewielki. To jest od 50 do 100 zł miesięcznie. Ale mimo wszystko liczba widzów w teatrze rośnie, cieszy się dyrektor Instytutu Teatralnego Dorota Buchwald. To jest naprawdę coś niewiarygodnego. Mamy ponad 6 milionów widzów w teatrach. Rośnie też liczba wystawianych spektakli w minionym sezonie teatralnym. Aktorzy wychodzili na scenę ponad 37,5 tysiąca razy. Patrycja Walat, Tok FM. Kolejne informacje Radia Tok FM o 14:40. Pogoda. Dziś w całym kraju sporo chmur. Lokalnie możliwe są niewielkie przejaśnienia. W północnej i północno-zachodniej Polsce może przelotnie popadać. Na termometrach od 6 stopni w Zakopanem, 7 w Warszawie, Trójmieście przez 8 w Łodzi, 9 w Szczecinie, do 10 stopni we Wrocławiu. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl. Ukośnik audycje. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Przy mikrofonie ze mną w studiu masz
Marcin Sośniak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Irakijczyku, obywatelu Iraku, który miał studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale w zasadzie dowiedział się w którymś momencie, że ma Polskę opuścić, ponieważ stanowi dla niej zagrożenie. To była decyzja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To był wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest decyzja Państwa. No i teraz pytanie, ponieważ w całej tej sprawie właśnie zadziałało coś, co przypomina taki paragraf 22, czyli jesteś winny jakiejś zbrodni, ale nawet nie wiesz jakiej, nie wiesz dlaczego. Jednym słowem, co stanowiło jakby sedno sprawy, tutaj trudno ustalić. Pojawiają się takie doniesienia i takie interpretacje całej historii, że to jest po prostu taktyka polskich służb, taktyka wybuchu i że człowiek odmówił współpracy i dlatego właśnie musiał, czy Straż Graniczna zaczęła się domagać, czy Polskę opuścił. Ale pytanie jest inne. Na jakim w tej chwili etapie jest ta sprawa i jakie są właściwie możliwości przeciwdziałania temu, co tutaj zadziałało, tajemniczemu zestawowi faktów, o których nic nie wiem. Rzeczywiście w tym przypadku na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego komendant jednego z oddziałów Straży Granicznej wydał decyzję zobowiązującą cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia. Decyzji tej towarzyszyło też zatrzymanie cudzoziemca umieszczonego w areszcie. Dla cudzoziemców jest taka specjalna placówka, nie do końca więzienna, ale w której cudzoziemcy w szczególnych przypadkach mają oczekiwać właśnie na wydanie i wykonanie takiej decyzji zobowiązującej do powrotu, czyli krótko mówiąc dawnej decyzji deportacyjnej. Co spowodowało taką reakcję państwa? Tak naprawdę nie wiadomo. To jest dokument, sam wniosek czy uzasadnienie wniosku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest dokumentem opatrzonym klauzulą niejawności o stopniu tajnym, więc dość wysokim stopniem. Do tej pory udało nam się poznać z dokumentacją dotyczącą całej tej sprawy, z wyłączeniem tego dokumentu, ponieważ on oczywiście jako dokument tajny jest przetwarzany w szczególnym trybie i jeszcze do niego dostępu nie mieliśmy, natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich i też kilkoro współpracowników mają dostęp do tej dokumentacji. Na pewno z uzasadnieniem tego wniosku też będą mogli się zapoznać i na pewno się zapoznają. Natomiast od decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu już zostało złożone odwołanie. Z odwołanie złożył pełnomocnik cudzoziemca, więc sprawa teraz będzie rozpatrywana przez inny organ. Rzecznik ma dwie możliwości działania. Potem oczywiście zapozna się z uzasadnieniem. Może albo obserwować to postępowanie i zareagować na przykład w momencie, kiedy zapadnie decyzja organu drugiej instancji i otrzyma negatywną decyzję w mocy, albo przystąpić do tego postępowania już na tym etapie, z którego wyjścia, z którego oczywiście skorzystamy, to oczywiście okaże się po tym, jak z tym dokumentem, z tym uzasadnieniem, z którym rzecznik się zapoznał. A na czym polega to przystąpienie do tego postępowania? Wtedy rzecznik staje się jakby stroną, trzecią stroną postępowania administracyjnego, to znaczy, że musi otrzymać wszystkie informacje o wszystkich kolejnych czynnościach w tym postępowaniu podejmowanym, co znaczy, że od decyzji, która zostanie wydana, w tym wypadku też będzie mógł wnieść skargę, co zresztą może zrobić też nie przystępując do postępowania tak na marginesie, ale jakby wzmacnia też swoją pozycję procesową w sprawie i jest wtedy w 100% pewien, że w tym przypadku nic nie zadzieje się bez jego wiedzy. Takiej wiedzy i takiej pewności nie mają wtedy, kiedy decyduje się tylko monitorować to postępowanie. Wtedy jakby też sami musimy się troszczyć o to, żeby wszystkie informacje na bieżąco otrzymywać. Dlatego z punktu widzenia procesowego, z punktu widzenia sytuacji cudzoziemca bezpiecznie jest jakby rzecznik przystąpił, ale tak jak mówię, decyzja to była zapadnie po tym, jak zobaczymy, czy osoby, które mogą to zobaczyć, zobaczą, co jest w uzasadnieniu wniosku szefa ABW. A czy rzecznik jakkolwiek może zająć się jakby samymi systemowymi rozwiązaniami, czy też właściwie nie ma takiej możliwości? Rzecznik już to zrobił. Nie jest to pierwszy przypadek tego typu, który trafia do biura rzecznika na przestrzeni paru ostatnich lat. Było co prawda kilka, nie była to jakaś duża skala, ale było co prawda kilka skarg, kilka spraw, które swoim opisem bardzo przypominały to, co się dzieje teraz w przypadku pana Amera. I mając na uwadze te właśnie sprawy, rzecznik już wystąpił do ministra spraw wewnętrznych administracji o to, żeby w postępowaniach, które mogą się skończyć dla cudzoziemca obowiązkiem opuszczenia kraju i w których nie ma dostępu do jakiejś informacji kluczowej w sprawie, bo jest ona objęta
klauzulą tajną albo niższą, państwo mogło stworzyć instytucję specjalnego pełnomocnika, który by reprezentował interesy cudzoziemca i który miałby dostęp, miałby certyfikat upoważniający dostępu do tego typu informacji. Takie instytucje działają w niektórych państwach Unii Europejskiej. Jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które sugeruje, że to jest dobre rozwiązanie w tego typu przypadkach. I taką propozycję, taki wniosek o stworzenie takiej instytucji skierowaliśmy do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Akurat dzisiaj dostaliśmy, oczywiście wpłynęła, dotarła do rzecznika odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji w tej sprawie. Minister nie uważa tego za bezwzględną konieczność. Natomiast z odpowiedzi tej wynika, że jest otwarte pole do dyskusji, że sprawa będzie jeszcze analizowana, również pod kątem ewentualnych zagrożeń, jakie rozpowszechnianie takich informacji może spowodować. Także mamy jeszcze nadzieję, że dyskusja będzie kontynuowana i że jeszcze będzie pole na to, żeby przekonać ministra co do potrzeby tworzenia takich właśnie rozwiązań, które osobom, które co oczywiste w tym wypadku, nie mają dostępu do informacji objętych pewną klauzulą, zabezpieczy się chociażby możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw przed organem czy sądem administracyjnym. No właśnie mnie ciekawi, jak by działał ten urząd, jak by działała ta instytucja, co by właściwie mogła wiedzieć. Klasycznie to jest tak, że pełnomocnik powołany do takiej sprawy to jest coś na kształt pełnomocnika z urzędu. Oczywiście jeśli są stworzone listy takich osób certyfikowanych, mówię teraz o tym wzorze z innych państw. Gdzie taki system działa? Z tego co pamiętam, w Wielkiej Brytanii. Bardzo podobna instytucja. Natomiast rzeczywiście ma dostęp do informacji objętych klauzulą czy objętych certyfikatem. Oczywiście nie może przekazać tej informacji cudzoziemcowi czy stronie. One pozostają tajne i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast pełni funkcję adwokackie, pełni funkcję obrońcy, w związku z czym jest założenie, że działa na korzyść swojego klienta w tym wypadku i jest uprawnione do tego, żeby wykorzystać informacje składające na przykład odwołanie czy skargę do sądu. Jakkolwiek w tym wypadku wszystkie podstawy prawne istnieją do tego, żeby zobowiązać cudzoziemców do powrotu czy wywalać taką decyzję. Natomiast w tych przypadkach jest kluczowy stan faktyczny, z którego też cudzoziemiec musi się odnieść, czy powinien móc się odnieść, móc opisać, jak z jego perspektywy wyglądało jakieś zdarzenie, które być może zadziałało na jego niekorzyść i skończyło się tym wnioskiem. I w tym wypadku za cudzoziemca robi to jego pełnomocnik. Też znając wersję cudzoziemca, znając opis tego, czego się domyśla, co mogło spowodować taką reakcję państwa. A czy można powiedzieć, że ta sytuacja, którą mamy teraz, czyli właśnie taki paragraf 22, czy ta sytuacja narusza jakieś przepisy, narusza jakieś regulacje? Czy można powiedzieć, że ona jest sprzeczna, nie wiem, z prawami człowieka na przykład? W wniosku, który skierowaliśmy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, staraliśmy się wywieźć, rzecznik starał się wywieźć, że narusza to chociażby prawo cudzoziemca do tego, żeby nie był, żeby jego prawa, na przykład prawo do prywatności, prawo do życia w Polsce, które też się wiąże z prawem do prywatności w pewnych kwestiach, czyli klasyczny artykuł 8 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka, nie było naruszone przez arbitralną decyzję państwa. Arbitralna decyzja w tym wypadku znaczy decyzja powodowana przesłankami, które nie mogą w żaden sposób być podważone przez strony, które są jednostronne, które nie zostały zweryfikowane w sposób kontradyktoryjny, czyli w przesłankowaniu w sporze z samym zainteresowanym w tym przypadku. Jakkolwiek wszyscy wiemy, że prawo do życia prywatnego, czy ingerencja prawa do życia prywatnego może się odbyć, państwo ma prawo ingerować, jeżeli też jest to spowodowane bezpieczeństwem państwa czy porządkiem publicznym. Natomiast taka decyzja musi być weryfikowalna, to znaczy musi być środek służący do tego, żeby można było ją podważyć z każdej strony, nie tylko od strony podstawy prawnej, ale też od strony faktycznej. Natomiast w tym wypadku no, tego brak, jakkolwiek cudzoziemiec może złożyć odwołanie i złożyć skargę, to jest to dosyć ułomny środek, ponieważ nie jest w stanie nawet odnieść się do argumentów podanych w tym wypadku przez szefa ABW, które te argumenty zostały, jak widać, wykorzystane też przez Straż Graniczną. To jest ciekawa sytuacja, czy były takie sprawy na przykład w Strasburgu. Były podobne sprawy. Myślę, że tutaj bardziej się Trybunał Praw Człowieka tym zajmował, właśnie też na gruncie konwencji artykułu 8 konwencji. Natomiast nie mam wątpliwości, nawet polskie sądy też stoją na takim stanowisku, że jakby sam mechanizm pozbawiania kogoś dostępu do dokumentów zawierających informacje tajne, czy sam mechanizm, który sprawia, że w
decyzji dotyczącej danej osoby nie ma części uzasadnienia, bo to też jest ważne, że te decyzje, które wydawane zostały w sprawie decyzji śledczej w tym przypadku zawierają tylko uzasadnienie prawne, czyli wskazują przepisy, jakie zostały zastosowane. To w ogóle nie odnoszą się do sytuacji faktycznej. Jest to informacja utajniona i organ odstępuje od uzasadnienia decyzji tej części. Jakby sam ten mechanizm jest zaakceptowany i w orzecznictwie, i w doktrynie i też nie budzi wątpliwości rzecznika. Oczywiście to, że jeżeli jest informacja tajna, no to tylko certyfikowane osoby z certyfikatem mają do tajemnictwa. Natomiast chodzi o to, żeby stworzyć taką furtkę, rzekiwę do bezpieczeństwa w postaci chociażby tego pełnomocnika, który działałby na zasadzie obrońcy i miałby dostęp do takich informacji, przynajmniej gwarantował prawa tego cudzoziemca w postępowaniu, które może się skończyć dla niego obowiązkiem wyjazdu do kraju pochodzenia. Czyli rozumiem, że w tej chwili sytuacja jest taka, że ministerstwo odpowiada, że jest za, a nawet może być przeciw. Tak, chociaż przyznam, że naprawdę dyskusja jest bardzo merytoryczna. Odpowiedź, którą dostaliśmy od ministerstwa, jest też uzasadniona od strony prawnej. Jest to rzeczywiście wywód też w oparciu o orzecznictwo, także jest duże pole do dyskusji. To nie jest taka dyskusja, że ministerstwo zasłania się tylko i wyłącznie bezpieczeństwem, twierdząc, że nic nie da zrobić. Jest, jak mówię, to stwierdzenie w tej odpowiedzi, którego my będziemy się trzymać, że to jeszcze będzie analizowane i wcale nie jest wykluczone to, że w Ministerstwie Rodziny Skórze jest potrzeba stworzenia takiej instytucji. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich takich spraw było stosunkowo niewiele na przestrzeni lat, dosłownie kilka. Podejrzewam, że też nie jest to jakiś częsty przypadek, więc stworzenie takiej instytucji byłoby nie byłoby w stanie szczególnie kosztowne. To oczywiście jest tylko opinia, ale też ten argument nie został podniesiony w odpowiedzi, że nie ma ku temu takich możliwości. Więc jest nadzieja, że wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich po analizie takich przypadków, w analizie tej sprawy zostanie uwzględniony i być może skończy się to rzeczywiście tym, że taka instytucja się w polskim prawie pojawi. Dziękuję bardzo. Marcin Sośniak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Muzeum w Studiu. 14.36, za chwilę informacje. Program przygotowała Olga Tanajewska, a realizowała nam całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie TokFM.pl / audycje. Polskie miasta, energia i energetyka. Prawo jego uchwalanie i jego stosowanie. Ekologia i ochrona przyrody. Transport i jakość życia. Przemiany obyczajowe. Czasem kino i książki. O wszystkim, co ważne i interesujące. Od poniedziałku do piątku od godziny 18 w programie Post Factum. Zapraszam Paweł Sobowski i Agata Kołacz. Muzeum zbliżyli się przy okazji, aby kupić solidne auto dostawcze do firmy. Są okazje naprawdę potężne, wielkie jak krawdę, bo tylko teraz niezawodnego Volkswagena Caldera z ogromną przestrzenią ładunkową, silnikiem europejskim i pakietem przeglądów możesz mieć to w najniższej cenie. Już od 1453 zł netto miesięcznie. Tak wielkiej okazji nie możesz przegapić. Zapraszamy do salonu Volkswagen. Samochody użytkowe. W najnowszych charakterach. Jak dodać sobie przyszłość? Mieliśmy wątpliwości co do prawa. Jak budować własną skuteczność? A z częścią nakładu książka tworzyć dobry związek. Kiedy mężczyzna spotyka kobietę? Charakter już w sprzedaży. Przygotowujesz się na jesienne chłody? Mamy dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku. Na przykład mikogroszek z węgla kamiennego o wartości opałowej 23 megajoule. Już za 13,94 za 20 kg. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Przed użyciem zapoznaj się z listą ulot przyłączonej do opakowania bądź z konsolą z lekarzem lub farmaceutą. Też każdy, jak niewłaściwie stosowany, zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystko jest za dużo. Dlatego pamiętaj.
że jest Valerie Max. Za zdenerwowanie weź Valerie Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerie. Z Valerie nam żadna sytuacja cię nie pokona. Valerie Max, maksymalna dawka spokoju. Nawet 460 mg w ciągu. Wskazania ułagodne stan napięcia nerwowego. Uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Podważliwości na jakikolwiek zapalenie leku. Aflofarm. Jestem mordercą. Jestem zleśnictwa z Polski, która wstrząsła Polską. Jestem zleśnictwa z Polską. Minęła 14:40. Anna Draganek, zapraszam. Paweł Dereszmontrz, posłanki SLD Jolanta Szymanek-Zetysz, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, zapowiedział, że złoży w sądzie zażalenie na decyzję prokuratury o ekshumacji i będzie domagał się, by do niej nie doszło. Podobne działania zapowiada też Małgorzata Rybicka, wdowa po Arkadiuszu Rybickim. O tym, że rodziny, które nie godzą się na ekshumację bliskich, mogą złożyć do sądu zażalenie na decyzję prokuratora, mówił wczoraj rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Jego stanowisko to reakcja na apel ponad 200 krewnych części ofiar katastrofy, by uszanować spokój bliskich. PiS-15 apeluje do rządu, by w Sejmie jak najszybciej znalazł się projekt ustawy dotyczący ratyfikacji umowy CETA. Partia będzie bowiem domagała się, by polski parlament nie zgodził się na przyjęcie tej umowy. Podpisanie umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią a Kanadą do tej pory blokowała Walonia, ale w końcu dała tej umowie zielone światło. Jestem zdecydowana wrócić na transy, mówiła dziś w Oslo norweska biegaczka narciarska Teresa Johaug, która miała pozytywny wynik testu antydopingowego i została zawieszona tymczasowo do 18 grudnia. W ubiegłym tygodniu Krajowa Agencja Antydopingowa podała, że nadal badany jest jej przypadek. Johaug przyznała, że po otrzymaniu wiadomości o pozytywnym wyniku badań kompletnie się załamała, chciała wszystko rzucić i zakończyć karierę. Teraz jest zdecydowana, by wrócić, choć zdaje sobie sprawę, że ten sezon jest dla niej stracony. Teraz to wszystko, kolejne informacje do KFM o 15. Pogoda. Dziś w całym kraju sporo chmur, lokalnie możliwe są niewielkie przejaśnienia. W północnej i północno-zachodniej Polsce może przelotnie popadać. Na termometrach od 6 stopni w Zakopanem, 7 w Warszawie, Trójmieście przez 8 w Łodzi, 9 w Szczecinie, do 10 stopni we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Anda Rotenberg, historyk, krytyk sztuki, o pierwszy świat. Jeszcze przez jakiś czas po zeszłotygodniowej wizycie w Berlinie, w tej pięknej skądinąd stolicy Niemiec, zabawimy. Mnie się podoba, pani Ando, bo w jakimś sensie przypomina mi trochę Warszawę. Nie przypomina Wrocław. Styl architektury. Bo pani Ando jest wyrobionym oglądaczem miasta. Ja się wychowałam na Dolnym Śląsku, więc przyłączające do tego rodzaju budynku. No cóż, o samym Berlinie będziemy mówić, bo to nie jest żadne dzieło sztuki między nami, mówiąc zlepione wioski. No właśnie dlatego mówię, że Warszawa mi przypomina. Warszawa nie jest zlepioną wioską. Z zlepionymi wioskami, no też wchłonęłam. Dawno pani nie jeździła po, że tak powiem, obrzeżach. No to prawda. Zostawmy to na rzecz bardziej wysublimowanych akcentów berlińskich. Anna Rotenberg dzisiaj chce państwu opowiedzieć o pewnej kolekcjonerce i kolekcji. Ja się zastanawiam, dlaczego? Dlaczego mamy naszym polskim słuchaczom opowiadać o jakiejś niemieckiej kolekcji? Czy to nas przypadkiem nie obraża? No właśnie też nie wiem, bo mam takie poczucie, że po dwóch wystawach, jakie się były, jedna jeszcze trwa, a tamta się skończyła w czerwcu. Poważne prawa.
niezbędnych kolekcji pokazywanych w Polsce, że zarówno publiczność, jak i krytyka reagują z niechęcią na to, co im zostało przewiezione. To znaczy? No, jeśli chodzi o kolekcję Marksa, chyba najlepszą kolekcję prywatną niemiecką, która jest pozostawiona niemieckiej publiczności, czyli jest zdeponowana w Hamburger Bahnhof Muzeum Sztuki Współczesnej w Berlinie i której duże fragmenty zostały zawiezione do Wrocławia, ale przede wszystkim na podstawie wystawy z kolekcji Rolfa Jeki Hoffmanów, która była pokazywana wiosną w Atlasie Sztuki w Łodzi. Możemy wnioskować, że to nie jest nic takiego, tak jakbyśmy mieli jakiekolwiek miejsce w Polsce, w którym na stałe ekspozycje są gwiazdy sztuki drugiej połowy XX wieku. Można w każdej chwili później je obejrzeć. To może to wynika z takiego przekonania, tak, że jakieś prywatne kolekcjonerstwo to jest rzecz ale podzielone. Co mają rzeczy może mieć pieniądze na to, żeby się zrobić takie rzeczy, diabeł, kupowanie czegoś, czego i tak 3/4 publiczności, jeżeli nie 7/8 nie zrozumie. Pozostawmy kwestię zrozumienia na boku, ale porozmawiajmy o sposobie kolekcjonowania. No jest coś takiego, że są ludzie zakochani w sztuce. No zdarzają się ludzie zakochani w sztuce i właściwie całą swoją energię poświęcają na to, żeby tę sztukę mieć u siebie w domu najpierw. Już pomijam historię Ericha Marksa, ale skoncentrujmy się na Erisa Hoffmana. Ona była historykiem sztuki, on przedsiębiorcą. Jeździli na wystawy, chodzili po galeriach, zaprzyjaźniali się z artystami, któregoś dnia doszli do wniosku, że będą sobie do domu kupować dzieła artystów, których poznali w swoim życiu i zaczęli od połowy lat 60. właściwie, czyli od Popartu. Bardzo pomalutku zbierali te rzeczy, no ale uzbierali. I kiedy nastąpiło zjednoczenie Niemiec, to przyszło im do głowy, pani Anna, że może oni te kolekcje oferują miastu Drezno. A czemu akurat miastu Drezno? Dlatego, że to były wschodnie Niemcy i tam nie było sztuki w drugiej połowie XX wieku, prawda? Może była, ale inna. No w każdym razie międzynarodowej kolekcji z gwiazdami Popartu na przykład. I jeszcze w dodatku zaproponowali projekt, którego autorem był Frank Stella. Którego być może prace Państwo pamiętacie, nie tak dawno pokazywane były w Muzeum Historii Żydowskiej. No wszystko to zaoferowano miastu Drezno. No i właśnie wychowani w NRD Niemcy stwierdzili, że to nie. Nie, bo nie. I w wywiadzie dla dyrektora Atlasu Sztuki prowadzący wywiad pyta: porozmawiajmy chwilę o partnerstwie publiczno-prywatnym. A Ericha Hoffman odpowiada: z partnerstwem publiczno-prywatnym jest jeden problem. Zbyt wiele osób uważa, że bogaci ludzie chcą poprzez partnerstwo publiczno-prywatne stać się jeszcze bogaci. Ludzie nie potrafią zrozumieć, że można mieć autentyczną przyjemność, wydając jakąś część tego, co się posiada, na działalność, która jest interesująca, sprawia radość, a jest też przy okazji czy oni też mają takie problemy? Co za ulga, pani Ando? Z problemem właśnie w Dreźnie. No i zrezygnowali. Co prawda w kolekcji został parę dzieł Franka Steli, ogromnych, fantastycznych, właściwie obiektów malarskich, ale przeniesie się do Berlina, zrezygnowali, zamknęli działalność handlową, czy tam przedsiębiorstwo, które mieli. I za te pieniądze starą fabrykę nieczynną w Mitte, czyli właściwie w takim sercu Berlina Wschodniego, wyremontowali ją, zamieszkali i otworzyli ją jako swój dom. To jest wyjątkowa sytuacja, bo z kolekcjami jest tak, że albo kolekcjonerzy szukają miejsca poza swoim domem, albo mają sztukę w domu, ale tam nie wpuszczają publiczności.
I to jest jedyne takie, jedyna taka sytuacja, że już w tej chwili sam Erika Hoffman, bo Rolf Wilks nie żyje, on właściwie wypuszcza powietrzność do swojego domu pod pewnymi warunkami, bez kontów dyskapcia. No tak, przeciętna publiczność chodzi jednak z dyskapcia. To są pokoje, salony, większe, mniejsze. I ona ma tam meble od czasów Bauhausu, rozmaite aż do współczesnych. I robi się sam raz w roku, zmienia ekspozycję. Co roku jest nowa ekspozycja otwierana w czerwcu, ale cały czas pokazuje swoją kolekcję. Tak, ona to kupuje. To nie jest osoba bardzo bogata. Naprawdę. To jest osoba, która ona jeździ na rowerze po Berlinie, żeby oszczędzić na wszystkim i kupić jeszcze jedno dzieło. Pani Ando, obawiam się, że dzisiaj nie będzie współczuł. Nie, wiadomo, bo to pieniądze, które są w tej sztuce, to jest ogromny majątek, czego ona nie zamierza, ona nie handluje. Ona tylko dokupuje. Ta kolekcja, profil tej kolekcji się zmienił od czasu, kiedy ona nią zarządzała. Ma tam znacznie więcej kobiet, co powiedziałam, bardzo znanych, ale też młodych, bo na przykład parę lat temu kupiła instalację takich wchodzących dopiero gwiazdy sztuki japońskiej, mieszkającej w Berlinie, czy Harusz Jody, która dzisiaj już jest naprawdę bardzo szybko stała się światowej rangi artystką, ale kupuje też polską sztukę, pracuje z polskimi artystkami. Kozyry, Kozany, Jani, Czesemura, wszystkimi utrzymuje kontakty, bo to nie jest tak, że ona kupuje z rynku. Ona wchodzi głębiej w kontakty z artystą, żeby go lepiej poznać. To jest bardzo taka działalność pełna namysłu i robi te wystawy bardzo starannie. Sama jako kuratorka układa wedle jakichś tematów i raz w tygodniu, w sobotę, pozwala szerokiej publiczności przyjść i zobaczyć te wystawy. Cieszą się powodzeniem? Tak, to jest bardzo znana kolekcja. Jak ktoś przyjeżdża na 3 dni do Berlina ze świata sztuki, w takie pakiety są Japończycy, Chińczycy, Azjaci, nie wiem, Amerykanie, to w programie jest wizyta kolekcji Eriki Hoffman. I teraz ona to przywozi do Łodzi. Przywozi do Łodzi na pierwszoplanowe nazwiska Basquiat, Iza Gęcka, Monika Bonvicini, Dan Flavier, Willem Dafoe, Vanessa Bikroff, Nan Golin, Frank Zeller, Andy Warhol, Steve McQueen, Bibiloti Ritz i tego rodzaju nazwiska. A jakaś dziennikarka czy dziennikarz pisze, no Fana Berry jako milionerki. No właśnie, właściwie wracamy, kończąc już powoli antymaterię, się do tego, od czego zaczynałyśmy rozmowę. Dlaczego akurat fakt takiego prywatnego kolekcjonowania sztuki jest w ten sposób najczęściej kwitowany? No w Polsce, bo jednak na świecie szanuje się kolekcjonerów. Nie mamy tradycji takiej, tak? No nie, no mamy, tylko arystokracja przerwała sztukę. Ona została przerwana. Ta tradycja przez II wojnę światową i przez 70 lat, czy prawie 70 lat, nie mówiło się o tym, że ktoś ma kolekcję prywatną, chociaż byli kolekcjonerzy. W ogóle słowo prywatna znalazło się na liście. No ale to jest pieczarkarz, pani Ando. Nie wiem, co to chodzi. Czy innym jest to, że ktoś po cichutku w domu ma skarby i jest parę takich osób w Polsce. Niebywałe skarby, ale się z tego nie wychyla. A czym innym jest to, że się chcemy podzielić? To jest właściwie obraźliwe dla polskiego społeczeństwa. No to oczywiście też zależy, bo prędzej czy później niektórzy, przynajmniej artyści, czy niektórzy kolekcjonerzy, czy niektóre nazwiska, które już jakoś w szerokiej publiczności, świadomości się wyryły, mogą funkcjonować jako prywatna kolekcja, która w jakiś sposób zostaje upaństwowiona, czyli jest pokazywana w jakimś muzeum, w jakimś miejscu, w miejscu urodzenia artysty na przykład, no i jakoś się powiedzie, że przyszła z prywatnego. No to są takie, ja nie znam takich domów, w których
6 w których mieszkał kiedyś artysta, gdzie są zgromadzone poza domem Majdanki w Krakowie. Ale tak 20-wiecznych twórców to nie mamy pokazywanych w dawnych ich domach i z ich twórczością. Natomiast wie pani, no ja nie widzę tutaj w Polsce nikogo, kto tak otworzył się, otworzył swoje mieszkania i powiedział, chodźcie tu do mnie wszyscy, pokażę wam co mam. To się chce z wami podzielić. To jest w ogóle niewyobrażalne. Aczkolwiek muszę pani przyjąć do odpowiedzi. Teraz już naprawdę na koniec antymaterii pewną anegdotę. Byłam kiedyś z wizytą towarzyską u przyjaciół w Nowym Sączu. Włóczyliśmy się tu i tam po mieście i w tym momencie stanęliśmy przed bardzo okazałą winą, no szalenie wymyślną. Wszystko tam było, lwy, kute bramy, kolumny kryształowe, żyrandole na balkonie i tak dalej. I to był dom przedsiębiorcy, który pochodzi z tych okolic i wieści mi na niesie, że kiedy dom ów był budowany, to okoliczna ludność zbierała się na nieodległym mostku i patrzyła, co oni mają w domu. I ściana, i na ścianie, a na ścianach był tak obraz, 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 plazma, obraz, 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 obraz. No pani chyba, no naprawdę ja uważam, to jest bardzo dobrze, bo być może w drugim pokoleniu znikną te plazma lub będzie na nich pokazywane wideo. Do tego się dojrzewa, no mówiąc krótko. Abstrahuję od plazmy i od obrazu, tylko jako jakiś przykład tego, jak szeroka publiczność jednak mogła obejrzeć czyjąś kolekcję. To było podglądanie, pani. No i może to jest pierwszy stopień, zaciekawienie i drugim stopniem będzie wejście, jeżeli zostaniemy zaproszeni. Natomiast jeszcze do tego nie dojrzeliśmy. Mnie tak jest okropnie. Mnie był wstyd, kiedy czytałam tę notatkę z tej wystawy, to pomyślałam sobie, że przecież nie musiały robić tego wysiłku. No, nie należało jej się to. Można było powiedzieć, nie widzieliśmy nigdy w Polsce tych i tych dzieł. Mamy szansę je obejrzeć, to pójdźmy i obejrzyjmy je. Pani Anto, na pewno jest też grupa i nie chwaląc się jakoś do niej, jednak mimo wszystko aspirujemy, która cieszy się z takich wydarzeń w Polsce i akurat uważamy, że to jest dobrze, że można zobaczyć dzieło innego artysty i jest to jakiś zawsze punkt obowiązkowy dla zjadacza sztuki, więc może nie należy się tym aż tak bardzo przejmować, trzeba się pogodzić z tym po prostu, że sztuka to jest rzecz elitarna. No tak, ale może byłaby mniej elitarna, gdyby krytycy nie zniechęcali ludzi do jej oglądania. Tym uniwersalnym wnioskiem pożegnamy się z Państwem do następnego czwartku. Ja tylko jeszcze chcę powiedzieć, że właśnie się otworzyła wielka wystawa Edwarda Krasińskiego w Tate Liverpool. Jakbyście Państwo tam wpadli, to też jest co oglądać. A my zapraszamy za tydzień Andę Rosenberg i Anna Wacławiko. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Od poniedziałku do piątku o 20:00. Czwartek. Joanna Sąska, teraz Sąska, zapraszam każdy czwartek o 20:00. Salon Radia Tok FM. No ale on ci prawie nie powie, bo zależy. Reklama. Saturn leci, myśl technologicznie. Rozdajemy w ruchu mocno owocowe. Kup belkę z nim Hulfoid klasa A+++ za 1399 zł i odbierz 90 butelek Fugo. Saturn, technologia taka. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania, perfekcję w każdym pedalu oraz techniczną przewagę Audi, przygotowaliśmy najlepszą ofertę tego roku. Teraz Audi A4 dostępny jest z ratą od 1315 zł netto miesięcznie, 5% opłatą wstępną oraz bezpłatnym pakietem ubezpieczeń. Poznaj warunki Audi Perfect List dla przedsiębiorców. Dealer Audi Rowiński Weidemajer, ulica Łukasza Wewny 24, Warszawa po wsi. Audi.
przewaga dzięki technice. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki. Dołącz mi do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w ciągu. Wskazania. Łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych informuje. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie tworzy wyjątkowe partnerstwo z gminami na rzecz organizacji pozarządowych. Lokalne inicjatywy i organizacje pozarządowe wspierane przez samorządy to Skarby Ziemi Dzierżoniowskiej. Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych NGO to jest to oraz spotkania integrujące środowisko trzeciego sektora pod nazwą Trzymajmy się razem i zmieniamy lokalną rzeczywistość to inicjatywy, w których uczestniczy ponad 70 lokalnych organizacji. Tutaj niemożliwe staje się możliwym. Więcej na www.pow.dzierżoniów.pl. Co pana do mnie sprowadza, kochanieńki? Chcę się dowiedzieć, co ją czeka w przyszłości. A w kuchni nic nie widzę. Nikt nie może jej znaleźć. Czego jej potrzeba? Wszyscy muszą ją zobaczyć. Chcesz, aby twoja firma była widoczna w internetowej panoramie firm i całym internecie? Próbuj nowoczesne rozwiązania dla biznesu. Pakiety cyfrowe, strony www, SEO, remarketing, mailing. Popraw widoczność swojej firmy w internecie. Zobacz pełną ofertę na eniro.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 27 października jest 15. Dzień dobry. Informacje TOK FM. Adam Oskar. Być może jeszcze dziś premier Kanady Justin Trudeau ruszy w drogę do Europy, by podpisać zaakceptowaną ostatecznie przez Walonów umowę CETA. 15-latek, który w gimnazjum w Koninie ciężko pobił rok młodszego ucznia, trafi do schroniska dla nieletnich. Wrocław, europejska stolica kultury, tym razem chce zostać zieloną stolicą Europy. Jeszcze dziś ambasador ukraińsko-unijny spotkają się w Brukseli, by rozmawiać o berlińskich ustaleniach w sprawie CETA. Waluta, która do tej pory blokowała umowę o wolnym handlu z Kanadą, dziś dała na niej zielone światło. Według belgijskiej stacji RTBF chce mieć prawo w razie nierównowagi rynkowej uruchomić klauzulę ochronną dotyczącą importu produktów rolnych. W deklaracji znalazły się też zapisy co do arbitrażu inwestycyjnego, który niepokoił Walonów. Z tych ustaleń cieszy się premier regionu, Paul Manier. Ekstremalnie jest bardzo szczęśliwa, że jej postulaty zostały wysłuchane. Zawsze walczyliśmy o takie pakty, które wzmacniają społeczne i środowiskowe normy i chronią sferę publiczną. Byliśmy przeciwni mechanizmowi prywatnego arbitrażu. Godziliśmy się tylko na takie osądzenie, które zapewnia wszystkie niezbędne gwarancje i zostaliśmy wysłuchani. Jeśli ambasadorowie krajów unijnych nie będą sprzeciwiali się wypracowanej przez Belgów deklaracji, to CETA będzie mogła zostać podpisana. Niewykluczone, że premier Kanady jeszcze dziś przyleci w tym celu do Brukseli, a za chwilę z Brukselą się połączymy. Pierwszym gościem Agnieszki Lichnerowicz w programie Światopodgląd będzie Anna Zmojewska z Rzeczpospolitej. 15-latek, który w konińskim gimnazjum ciężko pobił rok młodszego kolegę, trafi na 3 miesiące do poprawczaka. Do napaści doszło w szkolnej łazience pobity chłopak walczy o życie w szpitalu. W sumie, jak donosi reporter TOK FM Karol Kański, policja przesłuchiwała w tej sprawie 3 nastolatków. 15-latkowie odegrali różne role podczas napaści. Wiadomo, że dwóch z nich zabiło do łazienki młodszego ucznia, mówi sędzia Daniel Adamczyk, wiceprezes konińskiego sądu. Były przynajmniej 3 osoby, z czego jeden z nielewnich dwukrotnie uderzył pięścią w twarz pokrzywdzonego. Przyznał się do tego, pozostali dwaj wskazują, iż byli przy tym obecni. Przed sąd trafił jednak tylko 15-letni agresor, który odpowiada za brutalne pobicie młodszego kolegi. W przeszłości miał już nad sobą kuratora za naruszenie nietykalności innego człowieka. Oby te uszkodzenia ciała były jak najmniejsze, bo wówczas no wiadomo, że jeżeli te uszkodzenia ciała będą miały charakter bardziej poważny, no to może to wpłynąć na kwalifikację prawną czynu. Pobity gimnazjalista w ciężkim stanie leży w szpitalu. Jest po 2 operacjach głowy. Przeszedł m.in. trepanację czaszki. Z sądu rejonowego w Koninie Karol Gański, TOK FM. W Białymstoku zakończyła się właśnie pierwsza rozprawa w procesie o zbieranie funduszy na tzw. państwo islamskie. Na ławie oskarżonych zasiadło 4 Czeczenów. Rozprawę obserwował reporter TOK FM Jakub Medek. Witaj. Co oskarżonym zarzuca prokuratura? No więc według śledczych mieszkający na stale w Polsce Niemczech Czeczeni mieli 2 lata temu zebrać prawie 10 tysięcy euro dla dżihadystów z Syrii i Iraku. Mieli też w Polsce kupić dla niej 2 wojskowe plecaki i zorganizować w Białymstoku operację rannego terrorysty. Mężczyźni od ponad 1,5 roku siedzą w białostockim areszcie. Dzisiaj w pierwszym dniu rozprawy zdecydowanie odrzucili oskarżenia. Państwo
islamskie określali mianem choroby. Odmówili jednak większości składania wyjaśnień. W ich winę nie wierzą także ich rodziny, które licznie stawiły się dzisiaj w Saudzie. Dziękuję. To reporter TOK FM Jakub Medek, a teraz Sejm i Karolina Lewicka, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Choć takie były plany, nie zajęła się dziś opiniowaniem projektu budżetu Trybunału Konstytucyjnego na przyszły rok. Opozycja mówi o finansowym szantażu i złamaniu procedury sejmowej. Nie mniejsze emocje wzbudza kolejny, szósty w tej kadencji Sejmu projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS-u, który od wczoraj jest w Sejmie. Ustawa ma zabezpieczyć wybór prezesa spośród sędziów wskazanych do Trybunału przez PiS. Z tego grona jest także i Julia Przyłębska i to właśnie ona spełnia określone w nowej ustawie warunki, by zarządzać Trybunałem jako PO prezesa do zakończenia wyborów. Przepisy te są wadliwe, dlatego że normy prawne muszą mieć charakter abstrakcyjny, a nie być pisane pod konkretne osoby. Komentuje były minister sprawiedliwości Borys Budka, ale obecny wiceszef tego resortu Patryk Jaki problemu nie dostrzega. Mam nadzieję, że wraz z końcem kadencji prezesa Rzeplińskiego nie będziemy już tutaj rozmawiali o Trybunale Konstytucyjnym, które w mojej ocenie, ale to jest moja prywatna ocena, mało interesuje Polaków, a zajmiemy się sprawami ekonomicznymi, społecznymi. To jest ważne z punktu widzenia państwa przed świętami. Tyle, że Jarosław Kaczyński na czas przedświąteczny już dawno temu zapowiedział dramatyczne posiedzenie Sejmu, na które posłowie PiS powinni się psychicznie przygotować. Chodziło o pracę nad nową ustawą o Trybunale. Karolina Lewicka, TOK FM. Rosyjskie MSZ ustami swojej rzeczniczki Marii Zacharowej zapewnia, że rosyjskie lotnictwo nie ma nic wspólnego z wczorajszymi nalotami na dwie szkoły w Kazw, kontrolowanej przez rebeliantów syryjskiej prowincji Idlib. Zginęło w nich 26 osób, w większości dzieci. Wrocław stara się o kolejny tytuł. Tym razem chce być zieloną stolicą Europy. Walka będzie trudna, bo konkurencja jest ogromna, ale jak zapewniają urzędnicy, skorzystają na tym wszyscy. Jeżeli Wrocław wygra konkurs, będzie zieloną stolicą w 2019 roku. Małgorzata Paszkiewicz. Tytuł zielonej stolicy Europy przyznaje Komisja Europejska. Mówi Beata Merenda, wicedyrektor Wydziału Środowiska w Urzędzie Miejskim. Tytuł ma znaczenie dużo szersze. Od jakości powietrza, od zmian klimatycznych, poprzez transport, jako innowacje, zieleń, różnorodność. Prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz przekonuje, że Wrocław, aplikując o ten tytuł, wchodzi na zieloną ścieżkę i już z niej nie zejdzie. Wszystkie nasze wysiłki chcieliśmy zebrać w jednym dokumencie aplikacyjnym, opowiedzieć o tym komisji, być może dzięki temu wygrać konkurs, ale na pewno też, jeśli go nie wygramy, odpróbuję nałożyć na siebie samego zobowiązanie, że właśnie będziemy też podążali tą drogą i że zrealizujemy różne przedsięwzięcia w tej aplikacji zapisane. Decyzję o przyznaniu tytułu zielonej stolicy Europy Komisja Europejska podejmie w czerwcu. Wrocław, Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM. Teraz to wszystko. Kolejne informacje TOK FM już o 15.20. Zapraszam. Pogoda. W nocy deszczowo w północno-zachodniej części Polski od minus 1 stopnia na południowym wschodzie, przez 5 w centrum do 10 na północnym zachodzie, a jutro po mglistym poranku zdecydowana przewaga chmur, miejscami deszcz, głównie na północy. Termometry pokażą od 8 do 11 stopni, jedynie nad morzem, miejscami nawet 13. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Chinerowicz, serdecznie Państwa zapraszam na Światopodgląd. A Światopodgląd zaczynamy od doniesień z Belgii, która ostatecznie, a dokładnie Walonia, wyraziła zgodę na CETA, czyli umowę o wolnym handlu między Unią Europejską i Kanadą, i tym samym Walonia odblokowała możliwość podpisania w ogóle tej umowy, ale po szczegóły zwracamy się do Anny Słojewskiej, korespondentki Rzeczpospolitej, która jest w Brukseli, z którą łączymy się przez Skype'a. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. No właśnie, już w zasadzie chyba wydawało się, że się nie da. Justin Trudeau, więc premier Kanady, zrezygnował z wizyty tutaj na kontynencie europejskim. Szczyt kanadyjsko-europejski został odwołany, no a tu doniesie jednak, wydaje się, czy jak powiedział Kukiz, dała się Walonia złamać, czy jak to opisać i na jakich warunkach? Z tego, co ja wiem, to odwołanie szczytu Unia-Kanada dzisiaj to była taka trochę, znaczy to wszystko była rozgrywka dyplomatyczna, bo przecież nieistotne jest, czy CETA zostanie podpisana dzisiaj, czy za tydzień. Natomiast Tusk w porozumieniu z Trudeau i w porozumieniu z premierem Belgii Charlesem Michelem utrzymywali taką presję, że proszę się spieszyć, musimy do czwartku to wszystko rozstrzygnąć, bo jest szczyt, i Trudeau do końca utrzymywał, że on może na ten
też przyjechać, no właściwie do późnego wieczora w środę, choć praktycznie też było niemożliwe, żeby ta procedura, nawet jeśli będzie zgoda, żeby ona się formalnie zakończyła. Więc to wszystko było takim elementem takiej gry dyplomatycznej, żeby nie odpuścić, żeby nie powiedzieć, że mamy jeszcze kilka tygodni czy kilka miesięcy, bo wtedy by stworzono taką możliwość, no, składowania w nieskończoność, podnoszenia innych problemów, czy nawet zachęcania być może innych krajów do tego, żeby zgłaszały swoje wątpliwości. Więc to była taka bardziej rozgrywka dyplomatyczna, ale faktycznie to porozumienie zostało osiągnięte. Zdaje się, że tak koło 12 w tej chwili zebrali się ambasadorowie 28 państw Unii, którym przedstawiono wyniki porozumienia belgijsko-belgijskiego, no i oni teraz muszą jakby przygotować dokończenie podpisania umowy. Prawdopodobnie to będzie w tak zwanej procedurze pisemnej, czyli ministrowie do spraw handlu wszystkich 28 państw Unii Europejskiej podpiszą to porozumienie i wtedy zostanie się skonsultować z Trudeau i zapytać go, no, kiedy jeszcze to można zdziałało, po prostu formalnie Unia z Kanadą może tą umowę podpisać. I teraz to porozumienie 2000... staje się częścią umowy 17 rok, a my mamy. Tylko Belgii. I co jest w tym porozumieniu na tyle, na ile udało ci się dowiedzieć? To porozumienie zostało nawet opublikowane, są 4 strony. Zostało to opublikowane w mediach belgijskich w internecie. Ja je przeczytałam i tak szczerze mówiąc to do końca nie rozumiem, na ile ono jest jakieś przełomowe. Ono nie ma, nie jest częścią w Warszawie po żydowsku, Unia Kanada, ono jest dołączone jako deklaracja belgijska. Belgia deklaruje, jakby wyjaśnia sobie różne punkty tego porozumienia CETA, które jej nie pasowało i je po swojemu interpretuje. Tyle, że interpretuje w taki sposób, który w zasadzie wydawałoby się, że był dość oczywisty w samej umowie CETA, na przykład podkreśla, że nic się nie zmienia, jeśli chodzi o import żywności genetycznie modyfikowanej do Unii. Już w samej umowie jest zawarte. To jest jakby taka deklaracja, która pewne rzeczy istotne, wrażliwe dla Walonów podkreśla, ściśla. Natomiast to nie ma tak trochę przeciwprawnej, dlatego że ona nie zmienia traktatu, ona nie zmienia zapisów tego porozumienia. I rozumiem, jak w zasadzie, co teraz się będzie działo? To znaczy, w momencie, gdy to porozumienie zostanie zatwierdzone przez przedstawicieli państw, to no właśnie, to ono tymczasowo wchodzi w życie, bo przecież wiemy, że wszystkie parlamenty państw unijnych muszą je zatwierdzić, więc jakbyś mogła jeszcze rozjaśnić słuchaczom, bo to jak zwykle jest dosyć skomplikowane, co się będzie dalej działo. Jeśli to porozumienie zostanie podpisane przez Unię Europejską i Kanadę, musi być jeszcze wyrażona opinia przez Parlament Europejski. Ale Parlament Europejski nie musi wyrażać zgody, to jest taka tak zwana opinia, wiadomo, że ona będzie pozytywna. Wtedy porozumienie wchodzi w życie warunkowo. To oznacza, że wchodzi w życie wyłącznie jako część handlowa, ponieważ porozumienie, mimo że się nazywa potocznie porozumieniem o wolnym handlu, ono obejmuje nie tylko zniesienie ceł na towary, ale ono obejmuje też dostęp do przetargów publicznych, ułatwienia dla inwestycji, no wiele różnych rzeczy. Ta część handlowa wejdzie warunkowo, pozostała część będzie czekała na ratyfikację, taką już formalną we wszystkich państwach członkowskich, która to ratyfikacja może potrwać, może nastąpić szybko, ale w takiej Belgii na przykład, gdzie zgodę musi dać 8 izb parlamentarnych, to ona może trwać nawet 5 lat. I do tego czasu nie będzie mogła wejść w życie całość umowy. A jeszcze główna część ta handlowa będzie już wejdzie w życie. Zresztą mi się wydaje, że to jest nawet dość dobre, dlatego że jeśli parlament, na przykład, czy parlamenty na przykład belgijskie będą miały ciągle wątpliwości, to przez te kilka lat będą mogły obserwować, jak ta umowa funkcjonuje, czy ona rzeczywiście stwarza zagrożenie dla środowiska, dla zdrowia, dla jakości sprowadzanej żywności, dla rolników, i tak dalej. I na tej podstawie, że będą mogli podjąć decyzję, czy zagłosować za, czy przeciw. Bo to jest oczywiście, ja też mówię o tym w kontekście polskim, gdzie z jednej strony premier Szydło mówi, że to nie jest umowa marzeń, ale no, umowa, w której, jak ona twierdzi, zadbali o to, żeby był polski interes zagwarantowany. To samo mówi wicepremier Morawiecki, że z pewnym dystansem, ale jednak są za. Więc Nowoczesna, Platforma Obywatelska też deklarują poparcie, ale już Kukiz dosyć ostro mówi o polskiej suwerenności i
niechętnie, no i partii może już to ma mniejsze znaczenie pozaparlamentarne, takie jak Razem czy SLD są przeciw. Więc mogę sobie wyobrazić, że nie tylko w Polsce, no, jakby to nie wydaje się jeszcze stuprocentowo los tej umowy przesądzony, ale i że w innych krajach też toczą się debaty. We Francji, w Niemczech jest jednak opór społeczny, dosyć aktywne są grupy, które krytykują tę umowę, więc rozumiem, że ona nawet tutaj, jak będzie już obowiązywała tymczasowo, to znów może być moment taki krytyczny, gdy któryś z parlamentów powie nie. Ja myślę, że to, że ona wejdzie w życie warunkowo, to jest najlepsze, co może być, żeby pomóc w ostatecznej ratyfikacji. Dlatego, że jak ona wejdzie w życie, to się okaże, że nic się nie zmieniło. To znaczy po prostu ta umowa jest dobra. Ona naprawdę nie ma aż takiego znaczenia dla Unii Europejskiej, bo Kanada jest 12 partnerem handlowym. Dobra, o Walonii ona nie wspomina, bo to już jest w ogóle paranoja, że akurat Walonia zablokowała te umowy, bo Walonia praktycznie nie ma wymian handlowych z Kanadą. Więc to były wyłącznie kwestie jakieś wewnętrzno-belgijskie, ideologiczne i tak dalej. Ale myślę, że jak ona wyjdzie w życie, okaże się, że złych skutków nie ma, a dla pewnych sektorów mogą być skutki dobre, no to wtedy się okaże, że jakby to wszystko były strachy na lachy i że to, że ten opór nie miał sensu. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, czy ta umowa jest dobra dla Polski, czy nie, no to jest takie chyba trochę napinanie mózgów, takie mówienie, że tutaj walczyliśmy o polski interes i tak dalej. Ta umowa jest lepsza niż umowa, którą obecnie Polska ma, umowę z Kanadą dwustronną, o tam, taką handlową, inwestycyjną. Tam też jest ten kontrowersyjny arbitraż. Ten słynny arbitraż jest dużo lepszy w tej nowej umowie polsko-kanadyjskiej. Jest w ogóle, ten arbitraż jest w ogóle lepszy niż każdej innej istniejącej umowy. No oczywiście budzić o kontrowersję, ale to jest już taki system bardziej nowoczesny niż ten, który obowiązuje dzisiaj w różnych umowach na świecie. Oczywiście te argumenty długo pewnie mogłybyśmy wymieniać. Ja tylko dodam, że znajdą Państwo w archiwum Radia Tok FM rozmowy i ze zwolennikami, i z przeciwnikami, ale też muszę dodać, że na zlecenie Akcji Demokracji pracownia Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych zrobił sondaż. No i z niego wynika, że 48 respondentów uważa, że Polska nie powinna przyjmować CETA, no a przeciwnego zdania, a więc za CETą, jest 33%. Ale tak już zamykając, rozumiem, że w Brukseli na razie z ulgą to przyjęto i trwa, że powiem, świętowanie. Dopóki jutro, bo to jutro pewnie zostanie wszystko zakończone, to jeszcze świętowania nie mam, ale na pewno jest ulga i takie przekonanie, no, że przynajmniej na razie ten spór, jeden spór został zażegnany, bo oczywiście pamiętajmy, że czeka nas wielki spór o dużo ważniejszą umowę, czyli Unia Europejska, Stany Zjednoczone. TTIP, która, jak mówię, jednak przeciwnicy obu umów, jest w dużej mierze jakby no, wzorowana na CETA, czyli ten opór, jakby walka o przeciwko CETA była elementem również walki z TTIP. Ja tak to rozumiem. No tak, ja rozumiem, że walka z CETA to jest wszystkim walką z globalizacją. Tak. Oczywiście możemy prowadzić długą debatę, czy globalizacja jest dobra i tak dalej. Więc oczywiście CETA ma pretekstem do dyskusji na zupełnie inny temat. Też takim wstępem do dyskusji o umowie TTIP z Amerykanami. W takim razie, kiedy premier Justin Trudeau może przyjechać do Unii Europejskiej, na kontynent? Ja myślę, że on może przyjechać każdego dnia. W tym momencie to nie ma znaczenia. Jeśli ta umowa zostanie podpisana, to czy on przyjedzie za dwa dni, czy za tydzień, czy za miesiąc, czy się z tą umową nie wydarzy. Ona po prostu już będzie zagwarantowana. Bardzo, jak zwykle, bardzo Ci dziękuję. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli, była Państwa gościem. Przez Skype'a się łączyłyśmy, a teraz informacje. Święto Podgląd. Z tym socjalem to trochę jest jak z seksem, to znaczy jest dobry i pożyteczny, ale musi być też bezpieczny i odpowiedzialny. Ale trochę ciekawy, a tam pomyślę, mogę oczywiście coś powiedzieć, ale to była chyba taka duża cycata pochodząca ze Skandynawii lub północnych Niemiec, ubrana z skóry z niczym, ale może Pelpomena była zupełnie jakimś innym. W każdym razie lista przebojów Tok FM w każdy piątek po 14.40. Piątej, piąteczek, piątunia. Bartosz Dąbrowski, serdecznie zapraszam. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Rozdajemy hugą mocno-owocowe. Kup ekspres za Ekońkanto Deluxe z automatycznym cappuccino za 3199 zł i odbierz 225 butelek hugo. Saturn, technologia taka. Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian. Nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo. Iladian. Higiena i ochrona. W Biedronce specjalna oferta tylko dla posiadaczy zarejestrowanej karty.
organizacji pozarządowych informuje. Myślisz o założeniu stowarzyszenia lub fundacji? Potrzebujesz wzmocnić swoją organizację? Odwiedź Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze dla organizacji pozarządowych i bezpłatnie skorzystaj z naszego wsparcia. Od 2011 roku doradzamy, animujemy i informujemy dzięki partnerskiej współpracy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia Tratwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wejdź na stronę www.inkubator.mgo.info i znajdź najbliższy punkt w Twojej okolicy. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Boczny, bo znikają boczki. Suplement diety chyba Slimin na wątrobę i smukłą selenkę. Wciąż ma wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu i widoru, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Wydawnictwo Czerna Owca. Poleca. Bóg pośród ruiny. Nowa powieść Kate Atkinson. Autorczyni wszystkich żyć. Poznaj losy człowieka, którego życie przesłania cień wojny. Książka już w sprzedaży. Ostatnie dni wyprzedaży w sklepach Comfort. Śpiesz się, tylko teraz. Dywany taniej o 40. Przestań, dziadu, przestań. Tutaj Żydzi. Daj spokój. Mogą te leki pisać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Moje środowisko mówi, że docelowo powinni wszyscy, nie tylko lekarze rodzinni, specjaliści medycyny rodzinnej, ale także pewnie wszyscy po kolei. Program darmowych leków dla seniorów wszedł w życie 1 września. Z listy ponad 1100 leków bez żadnych dopłat mogą korzystać wszyscy, którzy ukończyli 75 lat. Tymczasem od 1 listopada zacznie obowiązywać nowa lista leków